31, Bardzo 43 serdecznie, odpalone. drodzy państwo. Jest 31-40, Pilchowicy, dziękuję. A to jest kolejny odcinek symulatora. O, bardzo proszę. Gazodech, jak to mówią. Oczywiście, że tak. Simray. Szkoda, że nie ma nitro. 41-38, przyjąłem. Jeszcze nie dodali żadnych ładunków, niestety, z tego co widzę. No, zdawmy sobie tą prędkość żądaną. Na te 60 na godzinę. Pewnie rozpędzimy się więcej, tylko wyjedziemy z obręgu stacyjnego za rozjazdy. Już mijamy semaforki, trzeba poczekać, aż cały skład wyjedzie. Gdzie mogli się rozpędzać? Już tu sobie ustawię. Ruszamy, nie? Włączmy sobie długie światła. Nie rozpędzamy się. Tutaj chociaż są ludzie na stacjach, więc no chociaż ciekawiej się jedzie, nie? Mamy jazdę bezprądową. Skoro jazda bezprądowa, to bezprądowa, nie? I to już jest prądowa. Właśnie 140 ten kształt podany. To nam teraz po prawej stronie może służyć jako ETCS. Co? Ale u mnie się już pokazał. U mnie się szybki jest po prostu. A tutaj mam opóźnienia, z tego co widać. Spoko. Co ryż przyśnie da? No ja mam chyba z jakieś 20 minut. Mam chyba z 10.
31-38, będziesz musiał chwilkę poczekać, aż przeleci 31-40. Damy radę. Serwery pozajmowane, aż miło. No. Prawie nie ma wolnych składów. Oto. Dziękuję ślicznie za pozdrowienia, Pendolino. Miłego wieczoru, życzę. Wjeżdżamy do Pini Hobbit. No. Ten klawisz oczywiście. Dziękuję, przyjąłem, jedziemy. Bardzo cię proszę, szerokości. Normalnie szok, nowe trasy dodali dziś. Nie szalejmy tak. Tak, to jeszcze nie widziałem tych nowych tras. Na singlu czy na tym? Czy na multi też? No, rzeczywiście nie widziałem. W ostatnim update'cie. Niemożliwe, nie widziałem tej rzeczy. Widzicie, drodzy państwo? To jest. Człowiek pracuje, to nie może być na bieżąco, nie? No tak, jedziemy równe dwa odstępy przed pociągiem poprzedzającym, nie? 21 minut później, nie? To jest hit. Że się w dół leci, się od razu cofa o 5 km. Zgłaszać ci przez CB i czy ci pisać? Lepiej pisać. Czyli 7.40, a można południe będzie przeciek? Ale ścinka. Jeszcze raz poproszę. Trzydzieści jeden, 40 w opocznie podane. Dziękuję, proszę, południe 31-40.
dyrektorina. Ale chociaż... chociaż trochę komunikacji głosowej. Coś, a nie takie jasne. Nam tu się czuje człowiek na singlu, nie? Co nie, drodzy Państwo, tutaj od razu inaczej. Jazda bezprądowa będzie? Jedziemy bezprądowo. 41, 136, przewód podamy. Wyłączymy gdzieś światło. Może na południe będzie przelot za 41-38? Pani się nie odzywa. 14-43, przelot podany. Przyjąłem. Spokojnego dyżuru ci życzę. Cóż, spóźnienie, ale to nie jest moja wina. 31-40, Dzikowice, Szymula, proszę, przelocik. Niestety w Dzikowice odwiozłem, ponieważ będziemy przepuszczać pociąg o tej samej klasie, ale opóźniony. Przyjąłem. Możemy się spodziewać, że też będziemy musieli zwolnić. Szerokości, przepo. Zarówno pan 3740, jak i 3078 macie opóźnienie, ale pan 3738 ma większe. 3740, rozumiem. Przeleciłem przez jazdę bezprądową. Się zasłuchałem. Niestety. Zdarza się.
skoro już tamten mnie szybciej wyprzedzał, nie? Jadąc planowo, to już mógł sobie jechać przede mną, nie? W sumie. Dobra. Tu nie możemy wyłączyć, bo jedzie pociąg naprzeciwko. Ja temu to widzę, ludzie nie przeszkadzają, bo ich nie wyłączył. Ciekawice będzie przelot na 41-38? 41-38, jak tylko zwolni się przebieg po pociągu przed tobą, to przelot podaję do strzałek. Przyjąłem, dziękuję. Widzimy już semaforki przed nami. To wiodajśka, nie? Co wydarzyło? Że na kolei to działa trochę inaczej. Tak mi się wydaje. Teraz się zaczyna po raz kolejny ETCS.
normalnie bym pewnie jakieś sygnały z ETS musiał potwierdzić. Się szlak na strzałki, to podam wyjazd. Także proszę tutaj być na bieżąco. Dzisiaj przygotowany być. 2740 powoli się tulał z prędkością 5 na godzinę pod semafor, tak więc jestem zawsze przygotowany. Przed chwilą ty mnie wyprzedzałeś, teraz ja wyprzedzam ciebie. Masz to za magię. Będziemy tak wyprzedać teraz na tych pendulinach, co? Całkiem możliwe. Strzałki teraz mi będą kazały zjechać, a ciebie przepuszczą. Ciebie cię panowie rozpuszczamy do kolejności, nie? Żeby nie było. Ja działam według rozkładu. Nie no, się tak tylko śmiejemy, więc wiesz. Wiem, wiem. No te boty to czasami umieją na jakieś... Bo pocznie tam bot mnie mniejszy. Czekaj. Bot przepuścił go, a potem wygina nas na której stacji, wiesz, bot przepuścił mnie, jego pierwszego. Genialne. Dobrze, drodzy Państwo, tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek i widzimy się już w kolejnym, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa.